Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na niewielki haul z Biedronki z rzeczami, których co prawda może już nie ma w regularnej sprzedaży. Natomiast wiem, że w niektórych Biedronkach, przynajmniej u mnie w mieście w Słupsku i w dwóch Biedronkach w Gdańsku widziałam na tych stołach, na których są sprzedawane jakby końcówki kolekcji, chociaż nie wiem, czy tego typu zwrot można przypisać akurat Biedronce, natomiast tak czy inaczej wiecie na pewno, o co mi chodzi. Na tych stołach często są sprzedawane rzeczy, które były wcześniej normalnie w regularnej sprzedaży za dużo niższą cenę. Ja co prawda pokażę Wam rzeczy kupione gdzieś tam w okresie wakacyjnym i nie ukrywam, że gdyby nie jedna osoba, której chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować, nie byłoby tych rzeczy. Marlenko, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za pomoc w zakupie tych rzeczy. Ja niestety fizycznie nie mogłam być w Biedronce, kiedy te rzeczy były właśnie sprzedawane, więc właśnie poprosiłam Marlenkę, aby mi te rzeczy kupowała. I to nie są rzeczy kupione jednorazowo, tylko kupowane tam w momencie, kiedy się po prostu pojawiały. I zacznę może od pojemników z pokrywą, które pojawiły się chyba po raz pierwszy w Biedronce. Ja nie ukrywam, że zawsze kupowałam pojemniki w Biedronce, zarówno właśnie takie koszyki lub właśnie takie pojemniki, ale bez pokrywy. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłam, że pojawiają się w Biedronce w sprzedaży tego typu pojemniki z pokrywą, pomyślałam sobie, że to jest właśnie coś idealnego dla mnie, dlatego że ja mam tego mnóstwo. Wszystkie są jakby w różnych kolorach, w różnych kształtach, do niczego nie pasujące. No i nie ukrywam, że wolałabym, żeby te pojemniki, które już mam, miały właśnie pokrywę, więc naprawdę bardzo się ucieszyłam z tego, że akurat Biedronka coś takiego wypuściła. One były w czterech kolorach. Białym, różowym, szarym i niebieskim. Nie ukrywam, że tu możecie zobaczyć właśnie szary i różowy kolor. Nie ukrywam, że zdobycie różowych i niebieskich pudełek graniczyło z cudem, bo one chyba się jako pierwsze chyba sprzedały. Natomiast nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Generalnie zależało mi na pojemnikach właśnie z pokrywą. Szczerze Wam powiem, cen nie pamiętam. Natomiast wszystkie ceny, które sobie przypomnę, zostawię Wam gdzieś na górze. I na koniec Wam powiem w ogóle, w jakim innym sklepie, nie w Biedronce, można kupić te pojemniki normalnie w regularnej cenie. Ciut wyższej niż ta, która była w Biedronce. Natomiast możecie te koszyki dostać we wszystkich wielkościach, we wszystkich kolorach. Bo będąc ostatnio w Słupsku, właśnie widziałam, gdzie te koszyki można kupić. Więc kupiłam jeden taki mały koszyk. Również kupiłam troszeczkę większy. Ten ma chyba 17 litrów, z tego co pamiętam. Tak. I ciekawostką jest również to, nie wiem czy wiecie, ale większość plastików, które są sprzedawane w Biedronce, są produkowane właśnie w Słupsku. Więc to jest taka ciekawostka, bo naprawdę chyba nie wiem, czy ta firma się już tak rozrosła, że są już dwa miejsca, w których produkuje się te właśnie plastiki, natomiast większość tych plastików właśnie do Biedronki wychodzi ze Słupska. No i ten duży koszt wzięłam z myślą o tym, żeby już chować większe rzeczy. Mam jeden bardzo podobny, bez pokrywy, w którym trzymam takie rzeczy, które gdzieś tam trzymam na później. No ale z racji tego, że już zaczynam z tego kosza, to po prostu, że tak powiem, wychodzić, to fajnie będzie właśnie pokrywą te kosze zakryć. I wszystkie te koszyki, które do tej pory kupowałam w Biedronce, właśnie jakieś tam fioletowe, niebieskie, różowe, też i białe, po prostu chcę się ich pozbyć, bo one tak naprawdę do niczego mi nie pasują. Właśnie z racji tego, że każdy ma inny kształt, inny kolor i tak szczerze mówiąc kupowałam je tylko pod wpływem jakiejś takiej, wiecie, chwili, dlatego że były tanie, a tak naprawdę do niczego mi one nie pasowały. No i ostatnie dwa takie koszyki z pokrywą są już w kolorze szarym. Te wzięłam akurat z myślą o łazience, żeby one po prostu pasowały do tej kolorystyki, którą akurat w łazience mam. I w tych opakowaniach, w tych właśnie pojemniczkach będę trzymała takie drobniejsze rzeczy typu maseczki i jakieś tam mniejsze kosmetyki, bo nie ukrywam, że nie lubię, jak takie rzeczy mi się po prostu gdzieś tam, że tak powiem, brzydko walają. Teraz pokażę Wam ciut większe rzeczy, również jeszcze plastikowe, zarówno dla mnie, jak i dla mojej mamy, więc dajcie mi chwilę, ja sobie to przygotuję, zaraz do Was wracam.
Największą rzeczą z Biedronki, którą chciałabym Wam pokazać, jest ten oto kosz, który kupiłam z myślą o tym, aby przechowywać w tym koszu świeżo wypraną po prostu bieliznę, którą będę po prostu sobie tutaj składować do późniejszego prasowania. I nie ukrywam, że jak zobaczyłam ten kosz w gazetce, to wydawał mi się on dużo mniejszy, a naprawdę jest ogromny, ogromniasty. Kosztował chyba gdzieś, nie wiem, 19 czy 24 zł, już teraz nie pamiętam, ale tak jak powiedziałam, wszystkie ceny, jeśli uda mi się gdzieś tam znaleźć, to na pewno Wam je wyślę. Bardzo fajne jest to, że te kosze mają tutaj właśnie takie dziurki, czyli będzie jakby dochodziło do tych rzeczy, wszystkich rzeczy, zarówno tych, które będę tutaj trzymać, czy w tych pojemnikach będzie dochodzić do nich powietrze, więc brzydko mówiąc, nie będzie mi się tam nic w tych pojemnikach kisło, że tak powiem. Więc to byłby kosz taki właśnie na bieliznę. Następne kosze, jakie kupiłam, to jest taki kosz już bardziej przypominający kosz swoją fakturą. I on, Wy może widzicie biały kolor, natomiast on jest kremowy i ten wzięłam z myślą o tym, żeby trzymać go przy łóżku, żeby trzymać tam sobie jakieś gazety i inne takie rzeczy, które mogę sobie po prostu wsunąć pod łóżko i tego po prostu nie będzie widać. Dosyć, powiem szczerze, dobrze wykonany, taki nie za twardy, też nie za miękki, ale pomyślałam sobie, że właśnie do tego typu rzeczy przy łóżku sobie go wykorzystam. I wzięłam również dwa koszyki, ale na początku myślałam, aby one były u mnie, natomiast pomyślałam sobie później, że jednak sprezentuję je mojej mamie. Jeden taki szary, ale widzę, że w kamerze, że on jest zupełnie innym kolorze, on jest takim bardziej jasnym, szarym. Nie za bardzo mi się ten szary kolor podoba, a tutaj jest kolor fioletowy, taki mniejszy koszyczek. Myślę, że moja mama sobie go wykorzysta. Jeden na pewno gdzieś może do leków, drugi może też gdzieś sobie koło łóżka postawi, albo będzie do łazienki. Więc to by były koszyki z Biedronki. Teraz pokażę Wam ciut mniejsze rzeczy z Biedronki, więc dajcie mi chwilę, ja to sobie wszystko podstawiam, bo jestem tutaj zastawiona tymi pojemnikami i tak jak przed chwilą, zaraz do Was wracam. Kolejna rzecz z Biedronki to są cotton ballsy, które myślę, że nie jednej z Was są one znane i nie jedna z Was skusiła się na te cotton ballsy właśnie z Biedronki. Kosztowały chyba 39 zł i ja nie ukrywam, że to jest moje chyba już czwarte czy trzecie opakowanie. Wiem, że jedne chciałam oddać mojej mamie, natomiast moja mama stwierdziła, że i tak nie będzie ich świecić, nie będzie ich używać, więc one jakby do mnie wróciły. I ja powiem szczerze, że pasuje, jeśli chodzi o zakup kolejnych cotton ballsów. Jakby już wyczerpałam limit kupowania ich. Nie ukrywam, że zależało mi właśnie na takim odcieniu, dlatego że one kolorystycznie będą pasować do bardzo wielu miejsc w domu. I tak jak powiedziałam, już nie planuję kupowania kolejnych. Po prostu te wszystkie kolory, które chciałam, to po prostu już posiadam. Skusiłam się również z początkiem września na dwa zeszyty. Bardzo ubolewam nad tym, że nie chodzę już do szkoły i że nie mogę mieć takich pięknych zeszytów. Jeden jest taki bardziej tropikalny, drugi jest takim miśkiem. Natomiast ja takie zeszyty wykorzystuję do zupełnie czegoś innego. No i nie ukrywam, że no skusiłam się na nie tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo podobały mi się ich okładki. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to już po raz kolejny, to złuszczająca maska do stóp, czyli to są te skarpety złuszczające, które już kiedyś miałam. Bardzo dobrze się u mnie one sprawdziły, natomiast teraz używałam ostatnio skarpet z Bielendy, które świetnie się u mnie sprawdziły. One są aktualnie w Rossmanie za 7,99, więc to jest naprawdę całkiem niezła cena. Kupiłam teraz kolejne dwa opakowania z myślą o moich rodzicach, natomiast normalnie w regularnej cenie i w regularnej sprzedaży takie skarpety złuszczające możemy dostać w Hebe za koszt chyba 19 zł, tak mi się wydaje. I kolejna rzecz, tutaj może Was to zdziwić, dlaczego to kupiłam, natomiast jest to Twój ćwierkający przyjaciel i tak to wygląda. To kosztowało chyba 14 czy 19 zł, już teraz nie pamiętam. Tego ptaszka kupiła mi moja koleżanka Honorata, którą serdecznie pozdrawiam. Poprosiłam ją o zakup tego ptaszka tylko i wyłącznie dlatego, że ten ptaszek po prostu przypomina mi moje dzieciństwo. Takie zabawki pamiętam z mojego dzieciństwa. Do tego ptaszka nalewa się wodę, tutaj z tyłu się gwiżdże i on wydaje taki ćwierkający, naprawdę ćwierkający właśnie dźwięk. I no niesamowicie, ja powiem szczerze, jak widzę coś w sklepach, co bardzo przypomina mi dzieciństwo, to ja to kupuję bez względu na to, co inni mogą sobie o mnie pomyśleć, że może mam tyle lat, ile mam i nie powinnam sobie kupować takich dziecięcych gadżetów, natomiast
Dla mnie to jest po prostu powrót do dzieciństwa i lubię sobie po prostu od czasu do czasu sprawiać przyjemność właśnie tego typu zakupami. Patrzę, co jeszcze. A, skarpety. Pięciopak skarpet 14,99. Bardzo długo na nie polowałam i w końcu po tym, jak chyba po miesiącu od momentu, kiedy się pojawiły w gazetce, dostałam te skarpety, a nawet chyba dłużej niż po miesiącu. Właśnie Marlence udało się je znaleźć gdzieś w jakiejś tam Biedronce w Słupsku. No i pomyślałam sobie, że takie stópki za 14,99, tak, za 5 par to naprawdę nie jest dużo, a zawsze takie stópki się przydadzą. Patrzę, co jeszcze chciałam Wam pokazać. Kolejna rzecz to jest coś, co tak naprawdę wzięłam z totalnej ciekawości, to jest zdrowe śniadanie lub deser, to jest chia pudding, płatki kokosowe, jagoda goji i chia, to jest taki jakby deser, nie wiem jak to nazwać, natomiast tutaj potrzebujemy tylko 125 ml mleka oraz łyżkę miodu. Może nagram dla Was taki filmik, jak wykonuję taki właśnie takie zdrowe śniadanie lub deser. Dajcie mi znać, czy kupowaliście coś takiego w Biedronce i czy to w ogóle Wam smakowało. Generalnie jeśli chodzi o robienie deserów jakichś właśnie z nasionami chia, to u mnie jak najbardziej się one sprawdzają, natomiast nie ukrywam, że wzięłam to tylko i wyłącznie z czystej ciekawości. Kochani, i na sam koniec, praktycznie na sam koniec chciałabym Wam jeszcze pokazać takie mniejsze rzeczy, które kupiłam. Cztery miseczki w kolorze takim zielonym, morsko-niebieskim, nawet nie wiem jak określić ten kolor, w środku jest taki szary kolor. Te miseczki były po 5,99, wiem, że one są teraz sprzedawane właśnie na wyprzedaży za chyba 4,99 lub za 3,99. Gdzieś je widziałam, nie jestem pewna, czy widziałam je gdzieś w Słupsku, czy w Łebie na wyprzedaży, w Biedronce, nie wiem, naprawdę, teraz już nie pamiętam, natomiast wiem, że one na stołach gdzieś się pojawiają. I takie niebieskie miseczki kupiłam cztery, natomiast pojedyncze kolory to wzięłam taki, może nie jest biały, on jest taki bardziej wpadający w szary i z taką żółtą, z żółtym środkiem. Następna żółta miseczka z szarym środkiem oraz szara miseczka z niebieskim środkiem. To by było chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać. Nie, to nie jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Są jeszcze trzy mydła. Ja uwielbiam mydła, które pojawiają się sezonowo w Biedronce. I one kosztują zawsze albo 2,99 albo 3,99, ale chyba myślę, że 2,99 i tym razem skusiłam się na jabłko i mięta. Kolejne to jest rabarbar i agrest oraz gruszka i śliwka. Wszystkie te trzy mydła pachną rewelacyjnie i przyznam Wam się szczerze, że jakoś nie zauważyłam niczego niepokojącego używając te mydła, więc generalnie jeśli one się pojawiają, to ja za każdym razem kupuję te właśnie mydełka z Lindy. I to by było na pewno już wszystko, co sobie kupiłam. Natomiast są jeszcze rzeczy, które zamówiłam sobie od naszego Madzika z Biedronki. I Magda była na tyle miła, że pojechała mi i po prostu poszukała. Kolejne nawilżające mydło w płynie, miód, manuka i żurawina. I to było mydło, którego najtrudniej było mi w ogóle znaleźć w Biedronce. Mnóstwo osób prosiłam o to mydło i tylko Magdzie udało się je znaleźć. I to jest właśnie mydło z Lindy kolejne. I chciałam również takie mydła trzy z bogactwem alkmorskich i również są one tej firmy Linda dla Biedronki. I ostatnio będąc w Biedronce widziałam je normalnie w regularnej sprzedaży na stołach z jakimiś tam właśnie nowościami z gazetki. Oprócz tego Magda kupiła mi również tą myjkę taką do mycia twarzy, ona kosztowała chyba 37 zł i ja właśnie później, a już długo, długo po tym jak one były w regularnej sprzedaży, widziałam gdzieś je o 10 zł chyba przecenione w Biedronce, więc chyba nawet więcej niż 10 zł. Więc no mówię, nieraz warto gdzieś tam pochodzić, poszperać i jak to się mówi, pobuszować po tej Biedronce, bo można znaleźć naprawdę zupełnie dużo coś tańszego niż to kosztowało normalnie w regularnej sprzedaży. I oprócz tego dostałam od Magdy taką oto buteleczkę, do której wkładamy rurkę i możemy z takiej butelki sobie pić jakiś napój, sok lub koktajl. Serdecznie Magdzie jeszcze raz dziękuję za te rzeczy i pomoc w zakupach. No i oczywiście również chciałabym jeszcze raz podziękować Marlence za większość tych rzeczy, które Wam w dzisiejszym filmiku pokazałam. To by było wszystko, moi drodzy, z tych rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Dajcie mi znać, czy w tym czasie, kiedy te rzeczy były w sprzedaży, skusiliście się na coś właśnie w postaci czy takiego kosza lub takiego plastikowego
pojemnika z pokrywą. No i co ciekawego w ostatnim czasie udało Wam się kupić w Biedronce? Bo ja nie ukrywam, że omijam Biedronkę ogromnym łukiem, mimo tego, że mam praktycznie Biedronkę za płotem. Chodzę do Biedronki tylko wtedy, kiedy coś faktycznie potrzebuję, bo stwierdziłam, że na obecną chwilę posiadam praktycznie wszystko, co bym chciała mieć takiego właśnie z Biedronki, albo po prostu z tego, co pojawia się w gazetkach. Nie ukrywam, że nawet nie zaglądam do gazetki Biedronki, którą mam tam w aplikacji. I też nie wpisuję na Instagramie hashtagu Biedronka, żeby zobaczyć, co kto kupuje, bo tak naprawdę większość tych rzeczy gdzieś tam odnalazłam właśnie szybciej na Instagramie niż w gazetce. Fajnie nas kuszą naprawdę te sklepy, natomiast uważam, że nie ma co sobie tam za bardzo tego naszego domu, mieszkania zagracać niepotrzebnie, nawet jak to kosztuje dosłownie grosze. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że przyjdzie taki moment, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, że pojawi się coś takiego wow w Biedronce, że pójdę i to kupię i... No i trochę zburzy to, co właśnie przed chwilą powiedziałam na temat zakupów w Biedronce, natomiast jak na razie trzymam się od niej z daleka. Moi drodzy, to by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Ja oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do moich kolejnych filmików, a dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia. Pozdrawiam.